Na temat skandalu korupcyjnego w Europarlamencie odbyła się wczoraj debata i właśnie na ten temat będę rozmawiała z Państwa i moim pierwszym gościem, Grzegorz Tobiszowski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie pośle, to była bardzo burzliwa i gorąca dyskusja wczoraj w Europarlamencie. Bardzo proszę, posłuchajmy fragmentów. Przedstawiciele instytucji unijnych, instytucji europejskich powinni sobie wreszcie przestać wycierać usta frazesami o praworządności, która jak widać z ich działalnością również niewiele, czy może właśnie z ich działalnością niewiele ma wspólnego. Przestępstwa ewidentne, praktycznie rzecz biorąc, wykryte przez prokuraturę, bo to nie instytucje europejskie wykryły te przestępstwa, tylko prokuratura belgijska, współdziałając bodaj chyba z francuską prokuraturą, wykryły ten proceder przestępczy. No, powinni z tego wyciągnąć wnioski. Zamiast pouczać innych, może zaczęliby zajmować się praworządnością we własnym łonie. Mamy do czynienia z największym skandalem korupcyjnym w historii Parlamentu Europejskiego. Nie jest to skandal tylko Maroka, nie jest to skandal tylko i wyłącznie Kataru, ponieważ osoby oskarżone i aresztowane zajmowały się sztuczną inteligencją, zajmowały się kryptowalutami i zajmowały się Polską. W raporcie Fight Impunity organizacji Panceriego, który jest teraz w więzieniu, mogliśmy przeczytać, że w Polsce rządzą biali suprematyści, fanatyczni katolicy. Na podstawie tych raportów Polska była atakowana w tej Izbie, nazywano nas nawet faszystami. Tylko dlatego, że nie podobało się tutaj towarzystwu, jaki rząd w Polsce został wybrany. Polska to jest dumny naród. Ma prawo wybierać rządy takie, jakie uważa za stosowne. Dlatego nigdy nie pozwolimy, aby Polska była opluwana, szydzona. Przestępcy w białych kołnierzykach nie mogą być bezkarni. Pani wiceprzewodnicząca, która dzisiaj siedzi w więzieniu z podejrzeniem korupcji, niejednokrotnie atakowała mój kraj, Polskę. Ja się dzisiaj zastanawiam i trzeba się przyjrzeć, komu zależało na tym, żeby krzyczeć tutaj najgłośniej, żeby Polsce zabrać środki wtedy, kiedy ona boryka się z tym, z czym boryka się Ukraina. Pomaga przezwyciężyć największego agresora na świecie. Komu na tym zależało? Temu się trzeba dzisiaj przyjrzeć. Ta afera zatacza coraz szersze kręgi, że z dnia na dzień praktycznie dowiadujemy się o nowych faktach. No i wszystko wskazuje na to, że mówimy o największej w historii Unii Europejskiej aferze, skandalu, który musi zostać wyjaśniony, aby Parlament Europejski i instytucje europejskie no, mówiły o jakimkolwiek dzisiaj możliwości odzyskania autorytetu, no i w ogóle o tym, aby były uznawane za wiarygodne. A na początku materiału oczywiście mogli Państwo usłyszeć prezydenta Andrzeja Dudę z Davos, który zapytany o tę debatę oczywiście skomentował kwestię korupcji, tego skandalu korupcyjnego. Grzegorz Tobiszowski, panie pośle, zacznę od tego. Trudno było w ogóle doprowadzić do tej debaty, bo domyślam się, że nie wszyscy politycy tak ochoczo podeszli do tej sprawy i z determinacją. To prawda, nasze środowisko polityczne złożyliśmy nie tylko wniosek o debatę. Oczywiście chcieliśmy, żeby debata się odbyła, ale nasz wniosek był dalej idący. Myśmy chcieli powołania komisji śledczej w Europarlamencie, aby można było dogłębnie wraz z parlamentarzystami, ci, którzy przynajmniej mówią głośno, że są oburzeni. Wczoraj takie zjawisko bardzo ciekawe na sali plenarnej. Najwięcej posłów wystąpiło z frakcji socjalistów, a więc tych, którzy są najbardziej obciążeni tym skandalem, jeśli chodzi o członków Parlamentu Europejskiego, bo to głównie parlamentarzyści związani z socjalistami, chociaż nie tylko, są w tej korupcji zamieszani na tym etapie. Ale niestety większość parlamentarna nie zgodziła się na to, żeby powołać komisję śledczą. Uważamy, że źle. Podając przykłady, że regulamin nie pozwala, że procedury są nie takie, a przecież mieliśmy przykłady przy Pegasusie, że postępowanie się działo, a komisja śledcza się odbyła w Parlamencie Europejskim, a więc brak konsekwencji. I wydaje się, że tutaj jest bitwa dzisiaj polityczna, aby socjaliści i parlamentarzyści, z których wywodzą się ci, którzy są dzisiaj na ławie oskarżonych, aby jakoś tam pokazać, że coś robimy, dyskutujemy, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że ta debata nie wystarcza. Parlamentarzyści z Polski, z Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski jednoznacznie mówili, że musi ona być dogłębnie wyjaśniona i to jest bezdyskusyjne. Natomiast na pewno trzeba się zastanowić,
Dlaczego takie rzeczy tak się co jakiś czas dzieją w Parlamencie Europejskim? Prawda jest, że złodziej zawsze znajdzie możliwość, żeby okraść, ale zastanówmy się nad czytelnością procedur przyznawania środków. No przecież w tle są instytucje różnego rodzaju NGO-sy, które zostały powołane ze szczytnymi nazwami o wolności, o pokoju. I nagle się okazuje, że te instytucje działają bez kontroli, poza kontrolą, olbrzymie środki otrzymują. Chociażby kwestia naszego KPO. Proszę zobaczyć, na jakich zasadach nam się cały czas odmawia przyznania środków, byśmy pożyrowali. To sprawia, że system, który dzisiaj mamy w Unii Europejskiej, to jest system, który stwarza, jakby daje wskazówki. Musicie naciskać i dochodzić do europosłów, bo wtedy macie szansę na środki. Myślę, że trzeba spowodować, bo czytelność przyznawania środków, czytelność podejmowania decyzji. Z wystąpień polskich parlamentarzystów padały głosy, żeby przyjrzeć się, jak my w Polsce pewne rzeczy regulujemy. Okazuje się, że w Polsce my mamy większą kontrolę nad funkcjonowaniem parlamentarzystów w polskim Sejmie. Tak, i tutaj panie pośle, ja za chwilę do właśnie słów pani Kempy się odniosę, ale chciałabym, żebyśmy spróbowali przynajmniej, bo nie mamy pewności stuprocentowej, ale pan jako osoba, która jest bardzo blisko tych wydarzeń, obserwuje je z bliska, może na ten temat więcej powiedzieć. Jakie kwoty w ogóle, o jakich kwotach już mówimy? Bo na przykład wczoraj pojawił się bardzo ciekawy artykuł na stronie Polskiej Agencji Prasowej i uwaga, według doniesień medialnych sprawa afery korupcyjnej może dotyczyć 60 milionów dolarów. Czekamy na odpowiedź banków Panamy, bo wiemy o tym, że służby włoskie i greckie wystosowały zapytanie dotyczące przelewów. Biorąc pod uwagę doniesienia, że pani Ewa Kaili kupiła sobie 9 hektarów na wyspie Paros, warte 12 milionów euro, deklarując, że zapłaciła za nie 300 tysięcy euro gotówką, to wszystkie doniesienia pozwalają przypuszczać, że to są prawdziwe przelewy. No, panie pośle, 60 milionów dolarów, ale tu nie ma pewności, że na tych kwotach się skończy ten skandal korupcyjny. Jeśli chodzi o wielkości, to jest nałożona klauzula tajności na to, czy klauzula związana z tym, żeby nie ujawniać szczegółów. A dlaczego? Tutaj mówi się o tym, że jest to związane z postępowaniem śledczym, żeby nie utrudniać. I to może być trochę zrozumiałe. Natomiast na pewno mamy informacje i to wiemy z pierwszych godzin zatrzymania i przeszukania pomieszczeń europarlamentarzystów, że chodzi rzeczywiście o dziesiątki milionów, a więc te kwoty, które się pojawia, 60 milionów, nie jest to kwota, która jest wyssana z palca, która może być kwotą chybioną. Ona moim zdaniem z tego, co mogliśmy śledzić, informacje te pierwsze i tak gdzieś tam sumując pewne informacje, które płyną z różnych części instytucji i świata, to rzeczywiście, bo tu mówimy też o instytucjach finansowych, ale jak banki, które... Ale z drugiej strony, panie pośle, czy to nie powinno być tak, że to powinna być informacja publiczna, bo my jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, należymy, jesteśmy członkami. No, my mamy prawo czuć się po prostu też okradani z tych pieniędzy unijnych. I tu pani redaktor ma słuszność, dlatego też ja przywołałem wystąpienie w tym przypadku pani europoseł minister Beaty Kempy, bo u nas w Polsce mamy tą jawność, jeśli chodzi o parlamentarzystów. Są oświadczenia majątkowe, natomiast w przypadku europosłów innych krajów to nie występuje, a więc tu ma i wtedy można uszczelnić, czy można w ogóle nałożyć klauzulę tajności, no i wtedy nie wiemy w ogóle, o jakiej skali problemu rozmawiamy. I tu ma pani rację, że obywatele Europy, mieszkańcy Europy, każdego kraju mają prawo wiedzieć o wielkościach, o skali zjawiska, bo to nie jest zdarzenie, to jest zjawisko, które się wylało i będzie się jeszcze wylewać i zahacza i o parlamentarzystów, i o urzędników. I nie wystarcza tylko wyjaśnić, oczywiście, że to jest fundament, wyjaśnić do głębi i powiedzieć opinii publicznej, z czym mieliśmy do czynienia, ale my musimy wyciągnąć wnioski, żebyśmy mogli na przyszłość utrudnić zdecydowanie te
tego typu zjawiska korupcyjne. Bo zauważmy, że Unia Europejska czy jakiś czas jest szargana tymi zjawiskami, tymi zdarzeniami. Teraz może to rzeczywiście jest największa korupcyjna afera, ale przecież wcześniej mieliśmy również różnego rodzaju zdarzenia. Mówi się o tym, że europosłowie wyjeżdżali na luksusowe wakacje, wyjeżdżali przecież. No to co to za problem dojść i zobaczyć, kto obsługuje, czy z kim współpracuje europoseł. Przecież mamy spotkania, które są ewidencjonowane i powinna tutaj być zdecydowana kontrola, która powoduje, że powinno być trudniej tego typu zjawiska przeprowadzić. A tu się okazuje, że trwa proceder, mamy wokół tego jeszcze NGOsy, mamy wokół tego instytucje unijne, które właściwie no, nie dotykały problemu, bo to jak wspomniał pan prezydent i słusznie to przywołał, to prokuratura francuska, belgijska wyłapała. Rzeczywiście no, to są do tego instytucje powołane, ale przepraszam bardzo, duże środki, które płyną z Unii Europejskiej na NGOsy, gdzie wokół nas w Parlamencie Europejskim mnóstwo firm krąży, no to przecież powinno być w jakiś sposób bardziej normowane i kontrolowane, bo Unia nie może sobie pozwolić na to, chcąc z wielkimi słowami, frazesami, jak to wczoraj padało z ust socjalistów, mówić o pokoju, o wolności, o wartościach, a kiedy zadamy pytanie, o jakich wartościach rozmawiamy, no to mówimy europejskie wartości. No ale jakie te wartości są? Notabene wczoraj mieliśmy u nas przedstawicieli, którzy kandydują na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jedna pani reprezentująca Partię Zielonych na pytanie, no ale o jakich pani wartościach mówi? Ona mówi europejskie. No ale jakie to są te europejskie? I ona się obruszyła, że te wartości są wpisane. No zaczynamy żyć w świecie iluzji, jakichś dziwnych stwierdzeń, słów, które nie mają treści. No myślę, że to, co myśmy zgłaszali jako środowisko polityczne, Unia Europejska jest bardzo potrzebna. Solidarność unijna jest szczególnie teraz ważna, kiedy Rosja napada na Ukrainę w kryzysie gospodarczym. Ale ta Unia musi zostać zreformowana. Musi ona rzeczywiście zawrócić i umocować się na konkretnych, zdefiniowanych... Panie pośle, mówi pan, że Unia musi być zreformowana. Ja zapytam o te najważniejsze stanowiska zajmowane w Europarlamencie. Czy to nie powinno być dzisiaj, te wydarzenia nie powinny prowadzić też do przebudowy struktury Europarlamentu i do wymiany po prostu nazwisk na tych najważniejszych funkcjach? Tu pani redaktor słusznie zadaje pytanie. Myśmy wczoraj też dyskutowali, jakie to prawo mają socjaliści, aby ponownie obsadzić kolejnego wiceprzewodniczącego po panią Kaini. Wydawałoby się, że pewna pokora by tu była wymagana, jeśli są szczerzy w tym, co mówią, że oni są oburzeni, że trzeba rzeczywiście działać, że to, że tamto. Ale jak wyciśniemy z tych wystąpień, szanowni państwo, treść, byłoby ciekawe, gdyby tak nasi obywatele mogli taką debatę usłyszeć, jakie by wnioski mieli, bowiem słów padało wiele, ale za tymi słowami no nie padają żadne jakby konkretne sugestie, pojęcia, ani też powiedzenie przepraszamy. My jako formacja polityczna Europy przepraszamy i rzeczywiście uważamy, że dzisiaj nie ktoś inny zostanie, inna formacja, niech ma wiceprzewodniczącego w parlamencie. Nie, oni dalej sugerują swojego przedstawiciela, dalej jakby chcą decydować, tak jakby się nic nie wydarzyło, nie mówiąc o tym, że no jak oni się chcą oczyścić, jak oni chcą wziąć odpowiedzialność za to, co miało miejsce i ma miejsce, jak oni chcą przeciwdziałać na przyszłość, tego z ich strony nie pada. My nie wiemy, co dalej będzie się działo, kto to będzie rozpatrywał. Pani komisarz wczoraj stwierdziła, że w kwietniu będą pewne propozycje komisji. No umówmy się, no... No właśnie, ja muszę tutaj zapytać pana posła o bardzo ważną rzecz, bo takie rzeczy, wielu polityków mówi, powinny być rozwiązywane, takie problemy na gorąco, że im dłużej, tym gdzieś ktoś będzie chciał zamieść to pod dywan. Pan również ma takie obawy, że ta afera będzie mogła być zamieciona pod dywan, potocznie mówiąc? To znaczy, myślę, że wszystkiego się nie da zamieść pod dywan, bo rzeczywiście uderzenie było mocne i informacje były bardzo porażające, ale pytanie, czy cała skala procederu i afery będzie wyjaśniona, to jest to pytanie. Bo dzisiaj sama pani zauważyła, że mówi się o 60 europosłach, którzy gdzieś tam otarli się o tą korupcyjną aferę, a więc im rzeczywiście dłużej będziemy dyskutować, będziemy gdzieś tam mówić o pewnych zdarzeniach, to zauważmy, że kryzys będzie
na ustach wielu. Będzie kwestia dalej, jak wesprzeć Ukrainę w wojnie z Rosją. I będziemy rozwiązywać kwestie oczywiście ważne dla Europy i świata. I tu muszę kolejny wątek wtrącić bardzo. Tu muszę kolejny wątek przybyty. Bardzo ciekawy, pani pośle, wtrącić. Co jest ciekawe, domyślam się, że w Europarlamencie dzisiaj panuje ogromny strach o to, żeby przypadkiem nie zapukano do drzwi niektórych polityków. To jest ciekawa informacja. Aresztowany były włoski europoseł ujawni informacje o łapówkach w zamian za niższy wyrok. Nazwiska mogą się posypać, panie pośle. Tak, i to właśnie powoduje, że tak jak pani mówi, im dłużej będziemy gdzieś tam to przeciągać, bez wniosków, bez, no to się będzie, wie pani, w jakiś sposób cieniowało. A ta deklaracja europosła z Włoch, no ona jest zastanawiająca i zatrważająca, ale też potwierdzająca, że ta afera korupcyjna jest poważna i ona jest szeroka, ona jest rozwojowa, ona jest rzeczywiście bardzo dotykająca wiele osób. Bo jeśli europoseł już dzisiaj deklaruje się, że wie, że dokonał przestępstwa i on dzisiaj nie tyle stara się być niewinnym, bo wie, że nie ma na to szans, ale chce jak najmniejszy wyrok kary i wtedy powie, dobra, no to ja ujawnię wszystko, no to nam wiele, szanowni państwo, mówi. To pokazuje na skalę procederu, a więc im będziemy przeciągać pewne rzeczy dalej, czy będziemy jałowo dyskutować, tym rzeczywiście może się okazać, że ci podstawowi, którzy zostali już aresztowani, została zbadana sprawa, ci poniosą konsekwencje, ale co z całym zjawiskiem, bo to zjawisko musi być opisane, żebyśmy mieli się zastanowić, jak temu przeciwdziałać. Oczywiście, że nie da się przeciwdziałać przed złodziejstwem i korupcją, bo też musi być moralność każdego z nas właściwa. Jeśli ktoś nie ma tej moralności, to będzie znajdował zawsze możliwości, ale musimy przeciwdziałać tak, żeby to nie było takie łatwe, żeby to się nie rozrastało jak hydra, bo my przecież jako Parlament Europejski, jako Unia Europejska, no w świecie tracimy wiarygodność i musi być odpowiedzialność też polityczna tych formacji, które nie umiały zadbać o swoich parlamentarzystów. No przecież socjaliści dzisiaj występują, mówią o wartościach, a na pytanie, o co mają pod tym pojęciem na myśli, mówią europejskie. No ale jakie to są te wartości europejskie? Panie pośle, Ewa Kaili to jest była wiceprzewodnicząca, która wielokrotnie odnosiła się do braku praworządności w Polsce i takich osób w Europarlamencie jest jeszcze więcej. Wczoraj właśnie podczas tej debaty zarówno Dominik Tarczyński, jak i pani Beata Kempa mówili o tym, że zajmowaliście się tak ochoczo Polską, a w tym samym czasie braliście łapówki w walizkach. No, w jaki sposób teraz, w tym momencie Unia Europejska, Komisja Europejska może chcieć uczyć nas praworządności, gdy ma taki poważny problem, też i wizerunkowy, nie ma co ukrywać, na własnym podwórku? I tu pani redaktor, to wczoraj też oczywiście, tak jak pani słusznie zauważyła, to pan Tarczyński, pani Kempa zauważyli, że osoby, które są głęboko związane z aferą korupcyjną, one bardzo mocno atakowały Polskę. Zresztą byli w tej komisji członkami, gdzie rozliczano Polskę, gdzie stygmatyzowano Polskę, gdzie przymiotnikami nas wręcz wykluczano jako tych, którzy nie mamy prawa być w świecie tym, który oni uważają za europejski. I to pokazuje wielką hipokryzję. Z jednej strony pokazywano absurdalnie jakieś argumenty przeciwko nam, zresztą to nie były argumenty, bardziej inwektywy, a z drugiej strony prowadzili działalność korupcyjną. Tu pojawia się pytanie, na ile ich postawa, na ile ich głosowania w Komisji przeciwko Polsce były wiarygodne, były tymi, które powinniśmy brać pod uwagę. I wczoraj też słusznie kolega europoseł Tarczyński postawił wniosek, aby zastanowić się, na ile te decyzje Komisji w parlamencie stygmatyzujące Polskę są prawdziwe. Czy nie należałoby zweryfikować tych głosowań i tych tematów, które były przeciwko nam lansowane. I wszyscy ci, którzy korzystali z tych europosłów, mam na myśli, chcąc dołożyć nam politycznie w Polsce, niech sobie teraz zastanowią, czym się kierowali ci, którzy dzisiaj są w aferze korupcyjnej. I zdecydowanie to też powinna być nauczka dla wszystkich w Parlamencie Europejskim,
czym się kierowano. I teraz NGOs, instytucje, które stoją za, organizacje, które stoją za współpracą z parlamentarzystami, które przecież nieraz atakowali Polskę, wykazywali, blokując różnego rodzaju plany inwestycyjne, na ile to było przypadkowe, a na ile to było zorganizowane. I kto faktycznie stoi w tle tych wielkich manipulacji finansowych i ataków na Polskę, bo przecież wiele rzeczy było atakowanych, które dla Polski były słuszne, gdzie były dobre decyzje gospodarcze, dobre decyzje budowane, budowanie silnego państwa. I Europie powinno zależeć na silnej Polsce w Europie i Polsce odpowiedzialnej za Unię Europejską, Polski silnej gospodarczo. Przykładem chociażby kwestia kryzysu gazowego. Możemy mnożyć tych przykładów, gdzie myśmy się w Polsce nie mylili, a w Europie były siły, które nas atakowały. I to siły związane z lewicą. To też jest bardzo ciekawe i ta afera przecież bardzo mocno jest powiązana z socjalistami, z lewicą europejską. I tutaj kropka. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy komentarz. Grzegorz Tobiszowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, na gorąco o debacie bardzo gorącej dotyczącej skandalu korupcyjnego w Europarlamencie. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu. A ja jeszcze państwu na koniec podam informację, że jednocześnie śledztwo w sprawie Ewy Kaili trwa w Grecji, gdzie również grozi jej więzienie. W ojczystym kraju grozi jej 15 lat pozbawienia wolności. A już za chwilę potrójne espresso. Anna Pieczarka, Prawo i Sprawiedliwość oraz Karolina Pawliczak, Nowa Lewica. Lewica będą państwa i moimi gośćmi. Do zobaczenia.